Siema, siema mordeczki. Dzisiaj będziemy zajmować się takim oto wzmacniaczem. No i co? Zobaczymy, jak to działa. Co tam się spierniczyło, bo nie działa tak jak trzeba. No, tak to wygląda. To jest taki mały klamocik. 3200 w RMS-ie. Tu jedna gałeczka do głośności jednego kanału, druga do drugiego. Tak wygląda z tyłu. Tutaj się ustawia charakterystykę cięcia filtru z kanału. Wejście kanał B, tutaj jest most i tu kanał jest A. Tu mamy wejście kanału A, tutaj mamy wejście kanału B. A tutaj mamy tryb pracy stereo, albo mostek, albo połączenie równoległe. Tutaj subsonic filtr poniżej 25 Hz, tak mam ustawione, że tnie mi wszystko. Pętla masy tutaj. Aha, przy okazji, jakby ktoś miał schemat do tego wzmacniacza, to niech mi tam pisze w komentarzach. No dobra, wzmacniacz rozebrany. Tak to wygląda w środku. Nie wiem, czy ktoś rozbierał kiedyś ADS-a, naprawiał. Zobaczcie, ile kądziorów tutaj jest. Tutaj tak z góry nie widać, ale tam chyba z 4 rzędy są, jak się nie mylę. Tranzystory mocy są tam pod tą elektroniką. Na razie nawet nie wiem, jakie to są. Nie dobrałem tam się jeszcze. Nie wiem, czy będziemy to ściągać, czy nie. No zobaczymy później. Czas pokaże. Generator już działa. Częstotliwość około 1 kHz. Zielonym przewodem sygnał wchodzi do wzmacniacza, a tym poniżej wychodzi na sztuczne obciążenie. Z obciążenia sygnał idzie przez sondę różnicową do oscyloskopu. No dobra, dajemy głośniej i obserwujemy, co się dzieje. Na razie widać tutaj czystą, ładną sinusoidę. Niby jest ok. No to co, przykręcamy go więcej, tak? Więcej dajemy, więcej mocy. Jest ok, jeszcze tutaj wszystko ładnie. Wszystko ładnie, 26 V i to jest maksymalny wynik, jaki tutaj uzyskaliśmy i patrzcie, co się dzieje dalej. I jeszcze dorzucam mocy i zobaczcie, co się dzieje. Dolna półweczka, co się dzieje z dolną półką. A? Coś jest nie tak, nie? No właśnie. Jeszcze podkręcam, o już widać, protek się włączył. No i co, trzeba znaleźć, co go boli. No tak nie może być, to jest normalka, nie? Zaraz sobie sprawdzimy jeszcze drugi kanał. Co się dzieje z drugim kanałem, czy jest ok? Mamy drugi kanał teraz w tej chwili. No i co? Dajemy czadu. O, drugi kanał idzie. Słychać, jak trafo buczy. Testujemy wszystko przy 4 ohmach. Sztuczne obciążenie ma w tej chwili 4 ohmy. To już chyba maksymalny poziom jest. Ta klip jest tutaj na drugim kanale. Ściągniemy go trochę. O, praktycznie na granicy klipa to jest, nie? 66,8 V. To można sobie policzyć, ile to jest. Czyli to mamy 66,8 do kwadratu przez 4. To jest około 1115 W. Drugi kanał w tej chwili jest nieobciążony. No w ogóle na razie jest uszkodzony. Tylko idzie chyba tam do 150 W, jak się nie mylę. A później zaczyna się zniekształcać przebieg. To macie sztuczne obciążenie. Rezystory mają 1 ohm, połączone są w szeregu. No i sobie z tego później można robić tam 4 ohmy albo 8, zależy jak to tam woli. Jeszcze wentylatory będę musiał tutaj do tego dorzucić. No dobra, zmiana częstotliwości. Słychać charakterystyczny taki pisk wyższej częstotliwości. O, prawie 10 kHz tutaj.
podciągniemy sobie trochę częstotliwość. Zobaczymy, jak to wygląda. O, ładnie sinusoidka się zwęża. O, praktycznie pełna moc teraz idzie w rezystory. 19 kHz. Pełna moc, ale z jednego kanału teraz. Z tego sprawnego. No, tu limiter już się włącza z klipem. No, w takim wzmacniaczu to jest tak, że on wyrównuje to wszystko. Tutaj nie ma załamań z sinusoidy. Bynajmniej może w piku to takie uderzenie jakby poszło, to by było na chwilę, ale później limiter zaczyna działać i wszystko to wyrównuje do równego. No i dobra, schodzimy sobie tutaj z częstotliwością. Na pewno słyszycie to, ten pisk charakterystyczny. Zmieniamy sobie podstawę czasu. No i bawimy się, to co tygryski lubią najbardziej. O, rezystory już na pewno się trochę rozgrzały. Już trochę to działa tak, na tej pełnej mocy. O, schodzimy tutaj poniżej 25 Hz. W tej chwili zaczyna działać ten filtr, subsonic filtr. Czyli poniżej 25 Hz ma wycinać, po prostu tłumić te najniższe częstotliwości. No. 25 Hz. Bardzo gorąco, no. Ale jazda. Jak z farelem, no. Rozgrzały się rezystorki, rozgrzały. Wentylatory ruszyły, szybciej zaczynają pracować. Ale one nie są tutaj aż tak gorące te. No to tylko teraz wentylator pracuje, nie? Dobra, zmierzymy sobie zasilanie tutaj na tym wzmacniaczu operacyjnym. 8 dB. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Napięcie minusowe jest minus 15. Napięcie plusowe 3,81. Tu? No chyba już wiadomo, co jest nie tak, nie? Minus 15. 13. Dobra, kochani, usterka usunięta. Akurat koleś do mnie wpadł, miernik w ręce wziął i ten tranzystor okazał się wadliwy. To jest BD-139. Tak, dokładnie, BD-139. O, widać już normalnie, wzmacniacz dochodzi do pełnej mocy, nic się nie dzieje. Już jest wszystko ok. Zaraz go tutaj w mostku zarzucimy, zobaczymy, jak w mostku będzie pracował. Zaraz wam pokażę ten tranzystor, jak to wygląda na mierniku. A my sobie zmierzymy ten tranzystor. Zobaczcie, jaką ma usterkę. Baza, kolektor. Nie ma w ogóle przejścia. Nic. Baza, emiter jest, nie? Emiter, kolektor. Nie ma przejścia. No tak powinno być. No nie idzie tutaj. Ni hu hu. A tutaj mamy taki ciekawy układzik. Koło tego trafa. To jest soft start. Chodzi o to tutaj, żeby przy takim dużym transformatorze pierwsze uderzenie, włączenie powoduje potężny pik prądowy i to urządzenie po prostu to niweluje. ADS-ik odpalony. Pobór prądu. 130. Na jałowo tak chodzi dokładnie. No. 240. No, to. No i dobra, co mamy? Na mostku go mamy. Generator. To jest na mostku? Tak, teraz jest na mostku. Jest przełączony z tyłu? Tak. 4. Klip już jest.
tutaj 5 kW. 111 V w RMS-ie. Pobór prądu. 5 kW prawie. No jak na początku było 5, nie? Tylko spadło. Pierwszy strzał jest 5 kW. Ile było? Napięcie w RMS-ie? 111 V. Jeszcze raz. Jeszcze raz mu zaciągniemy. O, 111 V. Dobra, jeszcze jeden teścior. 20 kHz na mostku. Podejdziemy sobie jeszcze, rozciągniemy to samo sobie. Zobaczymy, jak ona wygląda bliżej. Buczy, prawko, to grubo buczy. Tu się taki klip. 4 ampery? Pobiera? Tak. Jak to bezpiecznie zaczyna? No, czuję. Ładowanie. Ładujemy. Wchodzimy rezystory. Dobra. Hertz. 110 w RMS-ie, 110 W. 110 w RMS-ie to mamy 3025 W w głośnik, tak? Teraz sztuczne obciążenie. U kwadrat przez R, przez rezystancję. Cały czas przy 4 ohmach tutaj sobie męczymy tego ADS-a. No, 3 kW w rezystorki sobie teraz idzie. 35 Hz. No, rozgrzewa się to mocno. Wiadomo. Jeszcze mnie prawie nie. Są ciepłe, ale tak... No co tu masz, ale to no. Jest sobie, co to jest za ciepło? Pachnie do tego, to nie jest ciepło. Nie. Ty, Sebol, kończymy. To dopiero, nie wiem, jak się widzimy. Chyba ich to nudzi już. A tutaj, drodzy widzowie, mój dobry ziomek przy pracy ze wzmacniaczem. Słuchajcie, mordeczki, a tutaj akurat nie naprawiamy, tutaj psujemy. Taka mała robota, trzeba coś popsuć. I za to też płacą. A tu już ogarnięte. Tutaj popsuły się, poprzestawiały się cyfry w tym modelu. Trzeba było wszystko nastawić tak, jak ma być. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie da rady kodu wprowadzić. No, też taką robotę dostałem. Już te radio już dawno jest zrobione. No, ale wam tak pokazuję. Nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać takie filmiki z takimi rzeczami. Dlatego piszcie mi w komentarzach, czy interesuje was to, czy nie. Słuchajcie, na pewno potestujemy jeszcze trochę wzmacniaczy. Zobaczymy sobie za pomocą oscyloskopu, generatora, jakie moce uzyskują. No i takie wiecie co, takie zabawy to będą, nie? O, takiego ausika to zobaczymy. To jest ulepszony model ADS-a. 6 kW ma ten w mostku. Fajnie, że dotąd dotrwaliście. Witam wszystkich serdecznie. Co będziemy robić na kanale? No trochę coś popsujemy, trochę ponaprawiamy, pomierzymy, potestujemy. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiam hejtów moich. Mordki, do następnego filmiku. Narka.